Hej, cześć, siemano wam wszystkim, z tej strony Judy i zapraszam was bardzo serdecznie do kolejnego już oczywiście materiału z gry, jaką jest Pokémon Insurgents. I dzisiaj ta muzyka, którą słyszycie, mówi wam tylko jedno, bowiem rozpoczyna się nasza przygoda z Ligą Pokémon w końcu. W końcu tutaj jesteśmy, w końcu jestem, mam nadzieję, że gotowy. Jak pójdzie? No cóż, zobaczymy. Tak więc zostawcie łapkę w górę, a słuchajcie, dokładnie, mam coś ważnego do powiedzenia. Pewnie się dziwicie, bo jest wtorek. Tak, wtorek. A ja wrzucam odcinek z Pokémon Insurgents i teraz... Temu Judiemu to się coś powaliło, myślicie sobie. No przecież on wrzuca zawsze filmy w poniedziałki, w środy i w soboty. Chociaż połowa społeczeństwa myśli też, że w piątki, nie w soboty. Nie wiem czemu, nie umiem wyplenić takiego myślenia. Bo wciąż dostaję pytania w piątki, dlaczego nie ma Insurgents? Bywa. No ale w tym tygodniu dostaniecie, bowiem postanowiłem zrobić taki troszeczkę myk i postanowiłem, że odcinki będą codziennie. Codziennie jedna walka z kimś z elitarnej czwórki, czyli wtorek, środa, czwartek, piątek i w sobotę powinna być walka z liderem. A potem już, kiedy będziemy postgame, będziemy wrzucać materiały normalnie, tak jak do tej pory zawsze to było. No ale za to będę wam teraz dawkował takie materiały po walce. Czy będą krótkie, czy długie? Przekonamy się, jacy będą przeciwnicy. Być może odcinek będzie trwał 2 minuty. Zobaczymy. Tak więc pokazuję wam w tym momencie skład... mój ostateczny. Mój ostateczny skład na ligę. Wszystkim wbiłem level 94, ponieważ usłyszałem, że tutaj nie liczy się, że przeciwnik będzie miał level setny. Że tutaj działa to tak, że elitarna czwórka ma Pokémony na poziomie mojego najwyższego, najsilniejszego Pokémona. Czy jak wszyscy mają 94, no to w miarę chyba okej. O nie, czegoś nie zmieniłem, ale to za chwilę to zrobimy. A więc tak, Bazyliszek, pierwszy Pokémon. Niektórzy mogą zobaczyć jego statystyki i pomyśleć, dość słabe, ale pamiętajcie, że jak on mega ewoluuje, to ten specjalny atak będzie pod około 300. Kolejny Pokémon. Kirafrost, czyli Pokémon oczywiście lodowo walczący. Atak sam w sobie 283, dobra obrona. Nie oszukujmy się, świetny wybór. Lecimy dalej, Nagini. No Nagini, 270 specjalnego ataku, odtak, atak zwykły też spoko, speed nie najgorszy. I ze względu na jego abilitkę zaraz coś zrobimy, bo tu chodzi o to, że ciosy typu normalnego stają się silniejsze. Czyli warto dać mu jakiś specjalny atak typu normalnego, a ja coś takiego mam. Lecimy dalej, Szajniak. No Szajniak, tyle osób chciało powrót tego Pokemona, że musiał wrócić Pokémon lodowo-elektryczny. Specjalny atak 262, speed nie najgorszy, specjalna obrona też nie zła. Kolejny, Sharky, no jego to ewidentnie nie mogło zabraknąć, 308 ataku, masakra. Dałem mu jeszcze Life Orba, no bo czemu nie, jak ma być koksem, niech będzie koksem. No i oczywiście nasz starter, czyli Soul Eater, 239, specjalnego ataku, 227 speeda, not bad. I tak to się wszystko prezentuje, muszę teraz zobaczyć na TM-ę, bo jeżeli nie mam tego TM-a, to muszę się cofnąć w jedno miejsce. Co my tutaj mamy? Chodzi mi... A, zaraz zresztą zobaczymy. Nie o Hyper Beama w żadnym razie. Nic z tych rzeczy. Ojejku, nie wiem, czy znajdę coś takiego w ogóle. No, tego chyba nie będzie. Tego nie będzie, więc... Więc trzeba się wrócić. Kurczę, ale... Kurczę, ej, zaraz. A, tu jest koleś od Pikataxa, tak mówię, co jest grane. Zaraz wam powiem, co się stało, powiem naprawdę, no wyszło mi to całkowicie z głowy, że ja tego nie zrobiłem. On musi poznać ten Pokémon atak typu normalnego, bo no, naprawdę przyda. Tylko teraz tak muszę sobie rozkminić jeszcze movesety, bo właśnie movesety będą was interesować na pewno. Słuchajcie, jak chodzi o movesety, to tak. Dark Pulse, Shadow Ball, Sludge Wave, Dragon Pulse. Tutaj Icicle Crush, Close Combat, Night Slash, False Swipe, typowy Pokémon pod atak. Tutaj Sludge Wave, Miotacz Ognia, Earth Power, Dragon Pulse. Trzeba mu coś wyrzucić i teraz się zastanawiam, czy nie wyrzucić mu Dragon Pulsa, bo już Pokémony smocze są dwa z Dragon Pulsem, więc Dragon Pulsa mu wywalimy. Tutaj Taktnika pod Coalminda, natomiast Sharky jest oczywiście pod Swordensa. Ja myślę, że tak, że zdecydowanie to będzie gorsze, żeby tam to mu wyrzucić. Gdzie my tutaj mamy... To ty? A nie, to jest IV Changer. Nie, to z tobą nie chcę rozmawiać. Ej, nie. Nie chcę z tobą rozmawiać. Name Writer, ojejku, to też nie on. A ty? O, Move Relearner, dokładnie. O nie, mówcie mi. A nie, dobra, nie potrzebuję żadnego przedmiotu, świetnie. W ogóle ten Pokémon fajnych ciosów się uczy, ale chcę, żeby nauczył się ciosu Hyper Voice. Hyper Voice'a? Czy to był ten cios? Chyba tak, ale zaraz zobaczymy.
Triatak ma 80 mocy. Okej, okay, musimy dać mu, bo on się uczył. No właśnie mi się wydaje, że z tych fajnych ciosów to on się uczy tego Hyper Voice'a, którego moc będzie wzmocniona w tym momencie ze względu na abilitkę. Więc zamiast Dragon Pulse, no bo mówię, już miotacz ognia się przyda, bo nie mamy nic tak ognistego, więc niech będzie. I czy ja jestem już tak właściwie gotowy? Mam nadzieję, że tak, że ostatecznie jestem gotowy, że mogę iść. Zobaczymy, jak to będzie. Mega ewolucji na razie, przemian do mega ewolucji trzyma tylko jeden mój Pokémon, czyli Bazyliszek. W przyszłości być może będę coś zmieniał, zobaczymy. Na razie łapka w górę, ktoś tego nie zrobił. No, wszystkie Pokémony uzdrowione, tak dla pewności jeszcze raz pójdę się uleczyć, żeby wszystkie, nie wiem, ruchy były wzmocnione. Ej, a ja jeszcze o czymś nie pomyślałem, a jestem głupi. Nie no, etery są, ale... Czy ja mogę? No tak, teraz zamiast iść i już nawalać jak głupi tam, to widzicie, co ja czynię w ogóle. Przepraszam, czy ty masz do sprzedania może... A nie, on i tak nie ma, dobra, eterów chodziło mi o to. Dobra, ludzie, co tam? Co? Walić to wszystko, lecimy. Nie można tyle czekać. Hey, get over here. Jak to? Aha, bo muszę najpierw do niego zagadać. Czy chcę wziąć udział w lidze? Oczywiście, że chcę. Ponieważ jesteś na normalnym poziomie trudności, możesz używać przedmiotów. A, czyli jakbym grał na hardzie, nie mógłbym używać przedmiotów? Ojejku, but you will be in a set mode. O, masakra, ludzie, tutaj jest zmieniony mod na set specjalnie na ligę. Niezłe utrudnienie. To znaczy, że nie mogę zmieniać Pokémonów, kiedy on traci poka i jest zapisane wtedy, kogo wystawia, a wtedy nie mogę dokonać zmiany. No nieźle. Oj, to będzie ciężkie. To będzie ciężkie, no nieźle, zobaczymy. Troszkę się stracham. Co to za pomnik Giratiny? Jejku, ależ wielki. Tam przejść nie mogę. Tutaj są jakieś pokoje. Co jest grane? Tu jest statua Cresselii. I co to ma znaczyć tak w ogóle? Wow. Czy to jest... Ej, zaraz. Ja chyba wiem, co to znaczy. Jak już tu wszedłem, nie mogę. To znaczy, że ja mogę wybrać w zupełnie kolejność, obojętnie jaką, z kim będę walczył na lidze. Nie wiem, trafiły mi się jakaś kobieta prawdopodobnie. Mogę iść dalej? Aha, czekajcie, chyba kumam, o co chodzi. No tak, ja chyba mogę rzeczywiście wybierać sobie. O! No nieźle. Ciekawe urozmaicenie, ale będziemy iść może od lewej strony, zobaczymy, jak to pójdzie. Oj, chociaż to mogą być jakieś Pokémony fery, na Pokémona typu ciemność i smog. Nie wiadomo, ja szczerze mówiąc nie wiem, co ona może mieć za poki, naprawdę. Nie, dobra, wiecie co, skoro mój Pokémon obniża atak fizyczny, to może jak pójdę na jakieś kamienne poki, to może będę miał przewagę. Nie mam pojęcia. Idziemy tutaj, zobaczymy. Możecie dawać jakieś rady w komentarzach, zobaczymy, jak to pójdzie. Idę na tego zamaskowanego typa. Jak mówię, łapa w górę i lecimy. Well, well, well. Kogoż my tutaj mamy, tak? No tak, wyzywający. Już nie mieli kogoś tutaj od dawna, no bo przecież nikt nie mógł zdobyć ósmej odznaki. Mam na imię Edward, jestem członkiem elitarnej czwórki. Jak się zresztą mogłeś domyślić, piasek. Piasek, czyli ziemne Pokémona. Ja nie mam roślinnego pokalu, za to mam dwa lodowe, więc w sumie not bad. Dokładnie. I walczymy z nim. Judy versus Edward. Jaki uśmiechnięty, taki trochę straszny typ. Hippopotam. Płci męskiej. Obniżamy mu atak, o to mi chodziło. Zaraz dokonamy mega ewolucji, dokonując kolejnego obniżenia statystyk. I przywalę chyba po prostu z... Dragon Pulsa. Co za muzyka? Masakra, dziwnie się czuję. Obniż mu jeszcze raz tą statystykę, proszę. Nawet się zastanawiam nad zmianą Pokémona, czy nie dać sobie jakiegoś Pokémona boostującego się, ale zobaczymy. Na razie nie zmieniajmy. O, muzyka się zaczyna... rozwijać. Piękny atak! Earthquake, bardzo obniżyłem mu statystykę, więc widzicie, że niewiele robi. Niestety działa również burza piaskowa. Ma leftovers, o ty! A u mnie żaden z Pokémonów nie ma leftovers. Mogłem zdobyć ten przedmiot, ale nie zrobiłem tego. Pięknie, Earthquake. Myślę, że Hippopotam zaraz powinien polec. Aczkolwiek mój Pokémon z mega ewolucją też nie najlepiej. Full Restore, żartujesz. Dobra, spokojnie. Oni używają Full Restore'ów, to oczywiście, że ja też mogę używać. Dobra, myślę, że jeszcze nie muszę używać kolejnego, tego pierwszego Full Restore'a. Oby nie walnął skryta. Pięknie, nie walnął. W ogóle trochę bardziej laguje tę walkę, mam wrażenie, tutaj na lidze.
Dobra, to jest ten chyba moment, w którym nie ma co czekać. Nie ma co czekać ewidentnie. Poprosimy o full restore'a dla bazyliszka. Też full restore, no szkurde, jak będziemy tak wytracać ataki, to mi się to nie podoba. Muszę zacząć używać czegoś innego. Może daj Dark Pulsa. Flinchuje. No i takie coś się chwali. Earthquake. Nie zwlekaj, trzeba go wykończyć. Użył już paru tych full restore'ów, ale w końcu Hippopaldon leży. Cudownie. O cholera. Tyranitar. No to mamy problemy. Nie mam na niego nic w sumie tak super dobrego. Dawaj z Dragon Pulsa po prostu. Super power. No można się było domyślić. Obniża sobie statystykę ataku i obrony. I to się akurat dla mnie chwali. Ja myślę, że tutaj trzeba przywalić po prostu z Close Combata. Nie ma co czekać. Nie ma co się zastanawiać. Ej, czy ja mojemu... Czekajcie, czy ja mojemu Kirę, że Frost... Dałem mu Choice Scarfa. Dzięki temu ten Pokémon przyspiesza, ale mogę używać tylko jednego ataku. Tak czy siak chcę, żeby tym atakiem oczywiście był Close Combat. Mało tych ataków jest, ale Tyranitar musi polec w ten sposób. Brawo, Kira. O to chodziło. W końcu ktoś wbił 95 poziom. Cacturne. Nie mogę użyć Icicle Crush, dokładnie, nie mogę niestety, więc ja myślę, że dokonamy pewnej zmiany. Nagini jest Pokémonem ziemnym, ale również trującym. Co jest jakimś tam pomysłem na Cacturna. Poza tym Nagini ma miotacz ognia, chociaż tutaj bardziej może lepiej pomyśleć o Shiniaku i spróbować przywalić z Ice Beama. Zobaczymy, akurat... Mega ewolucja? O! Masakra, jaki ten Pokémon jest epicki! Mega Cacturn z Swordensem? Nie no, jaja sobie robicie. Proszę cię, bądź szybszy. Sucker Punch! Po Swordensie zaczynam się bać jeszcze stab. Jest źle. Jest bardzo źle. Kira Frost. Musisz dać radę. Masz Choice Scarfa, błagam. Traf z Icicle Crusha. Trafia. Czy Cacturn ma mocną obronę? Zaraz się przekonamy. Kurde, przeżył. Nie wierzę w to po prostu. Nie wierzę w to, co się tutaj dzieje. Obniżył sobie atak na szczęście, obronę również. Ale tu może pójść zaraz jakiś cios wzmacniający go. Soul Eater. Przywal po prostu z Dragon Pulsa. Znowu Sucker Punch. Czy wystarczająco mocny? Skryta walną. Co tu się odwala, ludzie? Nagini, potrzebny mi jesteś. Zakończ tę przeklętą walkę. Sucker Punch. Jaką to ma moc? Jaki ten Pokémon musi mieć atak genialny? Ja wiem, że on ma jeszcze zboostowany, ale... Trzy Pokémony. Dobrze to nie wygląda. Earth Power szybszy na szczęście. Przeżył. Ja nie wierzę, on nie przeżył dzięki żadnej ability. On po prostu tak z siebie sobie przeżył. No i teraz wystawiam Pokémona stalowego. No to fajnie. Bo to znaczyć może tylko tyle, że zaraz przegram. Pierwsza walka z gościem z elitarnej czwórki. A to co się tu odwala, to jakaś masakra. Kira Frost. Ile zabiera Earthquake? Załamany jestem, ludzie, w tym momencie. Kira, wchodzisz, musisz być szybszy. Jesteś, ale to nie zmienia faktu, że jestem przerażony po prostu. Eggly Slash. No bez revive'ów, ja coś czuję, że te 60 revive'ów to będzie ewidentnie za mało. Dobra, Eggly Slash, Pokémon stalowy duch. Nagini. Dobra, Nagini. Shadow Sneak. Nie powinno to aż tyle zrobić i bardzo dobrze. Trzeba tutaj wykorzystać jakieś full restory. Troszkę się podregenerować. Zmienia na Rotoma. Rotom Pokémon typu duch. Może wykorzystajmy tę sytuację, walnijmy z Night Slasha, którego użyłem. Nie, zaraz, on tutaj nie ma typu duch? Poparzył nas, to jest bardzo niedobre. Zaraz, przecież Rotom zawsze ma typ duch. Czemu to nie było super efektywne? Nie wiem, albo mi się już coś myli. Trzeba revive'ować tutaj cały mój skład, dosłownie. Hydropompa. Nasz Pokémon nie ma już tak dobrej specjalnej obrony jak zwykłej. On się tam leczy. Ja myślę, że na niego już tutaj wypadałoby
No dobra, wypadałoby i trzeba będzie. Nie mam na razie jakiegoś Max Potion, dobra, Max Potion zwykły na szajniaka. Trzeba będzie uderzyć Thunderbolta. O, Thunderbolt, coś co mnie może tutaj uratować dosłownie w ostatniej chwili. Dajemy. Niesamowite, jak wielka jest trudność tych walk. Thunderbolt, jesteś szybszy. Jak to nie działa na niego super efektywnie? Co jest grane? Jaki ten Rotom ma typ już? Ja już nie wiem, ludzie, ja już naprawdę nie wiem. Ważne, że trochę zrobiliśmy. Jest Ugly Slash. Może... Chciałbym go sparaliżować, chociaż on ma tego Shadow Sneaka, który ma niezłe statystyki. Ej! Wow! Dobra. Ja myślę, że warto i tak użyć Full Restora. Nie no, naprawdę, nie spodziewałem się, że te walki będą aż tak trudne. Zakończ to proszę Ice Beamem. Myślę, że Ice Beam wystarczy. Niezbyt efektywny, ale wystarcza. Nie wierzę, ludzie, pokonałem go. Edward, z jakimi problemami ten pojedynek zakończony. No cóż, nieźle. Nieźle, naprawdę. Masz ducha walki, dzieciaku. Możesz zajść naprawdę daleko. Powodzenia. Zdecydowanie na to zasługujesz. Powiem tyle, ludzie. Do tej pory troszeczkę olewałem, jak mówiliście, że ta liga Pokémon jest ciężka i że w ogóle, tak sobie wiecie, robiłem takie, ta jasne, grają słabo i po prostu mówią, że ja będę miał też ciężką przeprawę. W końcu zrobiłem team naprawdę świetnych Pokémonów. No ale życie mnie zweryfikowało, ewidentnie. Ludzie, już jutro, w środę, przypominam, zmieniamy teraz codziennie walka z kimś elitarnej czwórki, a potem i z czempionem. Walka na całego, jutro, o godzinie też 14, więc szykujcie się. Na dziś to będzie tyle. Oj, dzieje się, dzieje. I będzie się działo jeszcze więcej. Więc, jak mówię, łapka w górę, subskrybujcie kanał, jak jesteście nowi. I do jutra, tak więc trzymajcie mocno za mnie kciuki. Cześć i czołem i na razie. Hej.